Zastanawialiście się kiedyś, jak mógłby wyglądać Minecraft z prawdziwą grawitacją albo realną fizyką wody? Ja tak. Dzisiaj zaprezentuję Wam modyfikację Physics Mod, która rozwali Wam mózg. Jeśli odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonem. Test modyfikacji zaczniemy od sprawdzenia, jak wygląda woda. I już tutaj widzę za mną, że wygląda to kozacko, a dokładniej ocean. Patrzcie na te fale. No i w ogóle słuchajcie, ja prezentuję modyfikację, która jest wersją Pro i jest ona płatna. Natomiast jest wersja bezpłatna i jest to wersja Light modyfikacji. No i link do niej zostawiam Wam w opisie, jeżeli chcielibyście sobie ją sami wytestować. Tylko tam nie ma tej wody. O Boże, ale to wygląda kozacko. Dobra, słuchajcie, sprawdzam. Więc tak, tutaj jest przygotowana łódka w ogóle i zobaczymy, jak ta fizyka tej wody działa tak naprawdę na pływanie. Czekajcie, muszę tylko tutaj oskręcić. Dobra, proszę bardzo. I zobaczymy, czy ona wpłynie na łódkę. I tak, wpływa na łódkę. Patrzcie, jak to kozacko wygląda. No te fale są mega. Ogólnie te fale możecie sobie ustawiać ich wielkość, w ogóle natężenie w ustawieniach. Natomiast im dalej tak naprawdę sobie płynę, to tym bardziej czuję się, jakbym faktycznie była na tym oceanie. I te fale chcą mnie w ogóle zepchnąć, tak jakbym miała wpaść za chwilę do wody, ale tutaj raczej to się nie stanie. No i słuchajcie, oczywiście z shaderami to wygląda nieziemsko. Boże, jak ta fala wysoka jest, masakra w ogóle. Ale dobra, słuchajcie, jeszcze sprawdzę teraz, jak to wygląda w trakcie burzy, ponieważ wygląda troszkę inaczej. My sobie na przykład jakąś burzę z piorunami, no i dobra, słuchajcie. O Boże, dobra. Wygląda, oj, tutaj chyba przesadziłam w ustawieniach, bo ogólnie sobie może to poustawiać i ja tutaj dałam te fale na fulla i wygląda to, powiem wam, że trochę nierealnie wręcz. To ta łódka moja gdzieś mi zniknęła w ogóle. O Boże, ona się topi. Dobra, masakra, nieważne. Wygląda to trochę, no nierealnie, można powiedzieć, ale można sobie to ustawić. Wcześniej wyglądało, jak nie było tego deszczu, to lepiej, ponieważ właśnie ustawiłam w ten sposób, że jak będzie deszcz, to te fale będą mega, mega duże. Czy zatonę? No raczej tak, ale ogólnie jak widzicie, to wygląda to, ej, nawet spod spodu wygląda to jak taki jakiś stożek, coś w tym stylu w ogóle. No dobra, mega, 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 dobra, czekajcie, próbuję wypłynąć. Teraz może, o Boże, ej, te fale się mega robią takie niebezpieczne. Już tego nie chcę, dobra, stop, stop, stop. I teraz inne rzeczy, jak widzicie, moja peleryna, ona lata. Ogólnie to sztandary mają swoją własną właśnie taką fizykę. Tam już były na początku te sztandary, zatem sobie w sumie do nich teraz podlecimy. One falują, to jest mega ładne, bardzo mi się to podoba. I jak wchodzimy w ogóle w różne rzeczy, to patrzcie na to. O mój Boże. To się rusza, słuchajcie. Dzięki nam tak naprawdę. Proszę bardzo, wchodzę sobie w sztandary. Tak samo jest, słuchajcie, z trzciną na przykład. Proszę bardzo, też ta trzcina się porusza i to tak nawet dziwnie. Też z innymi winoroślami, czy jak im tam, które są właśnie w nederze. O, z pnączami. Jak sobie je tutaj damy, to one będą się po prostu poruszać. Nawet to z pierwszej osoby fajnie wygląda. Proszę bardzo, możemy sobie tak pochodzić. No i oczywiście wydaje to dźwięk. Fizyka wszystkich tutaj bloków jest po prostu zmieniona. Jak rozwalamy, to wszystko się rozwala, co jest mega genialne. Natomiast, słuchajcie, co mi się mega podoba w tej modyfikacji, to fizyka też wody, że tak powiem, którą mogę rozwalać. W sensie z niektórych bloków, na przykład z tej z mokrej gąbki, jeżeli ją położymy, jak ją zniszczymy, to patrzcie na to w ogóle. Totalny kozak. Słuchajcie, ta woda, ona, Boże, ona się porusza. No i znika. Porusza się i znika. Możemy sobie dać na przykład parę takich bloczków. O Boże, dobra. Nie zadziała to na wodę z wiadra, ponieważ niektóre bloki mogą tylko, że tak powiem, dawać taką specjalną, można powiedzieć, realną wodę. Tutaj, jak wiecie, z wiadra daje wodę, to jest po prostu normalna woda. Natomiast jeszcze z Enchanting Table, słuchajcie, możemy sobie dać. Proszę bardzo, czekajcie, po polsku to jest tu zaklinania, ja mam Minecraft po polsku. No i słuchajcie, jak to rozwalimy też, nie wiem dlaczego akurat Enchanting i dlaczego akurat z tego leci woda. No ale dobra, dobra, spoko, spoko. Jeszcze słuchajcie, jest melon, czyli arbuz. Możemy sobie dać i właśnie z niektórych bloków, proszę bardzo, też tutaj arbuz, leci faktycznie ta woda. To wygląda mega, mega kozacko. Jak wchodzicie w to, to w ogóle ta woda, ona się rozpryskuje. Teraz moby, bo tak naprawdę, słuchajcie, możemy tutaj rozwalać moby. Na przykład sobie tutaj zrespi krowę, może być krowa i mieczyk. I ta woda coraz tutaj jest w ogóle, ona nie znika, ona chyba za chwilę zniknie. Dobra, mniejsza z tym. Damy sobie jakiegoś moba i spróbuję go właśnie zabić. Proszę bardzo. O, sturlał się tutaj i możemy go wrzucić do wody. W sensie, dobra, nie zdążyłam, bo to ciało znika w ogóle. Każdy mob się rozwala, tak, tak, albo można sobie też właśnie ustawić. O, krowa sobie pływa, no dobra. Niech sobie popływa. Więc tutaj na przykład jest krowa, ale oczywiście w ustawieniach tej modyfikacji możemy sobie tutaj w ogóle wejść na moby, mobs i tutaj właśnie poustawiać, jak chcemy, żeby się ten mob rozwalał. Na przykład zmienię sobie na jakiś inny po prostu efekt. Tam jest parę tych efektów, można sobie to po prostu poustawiać.
O, i teraz się rozwala w ten sposób. Nie jest ciało, tylko po prostu są takie części i możemy też właśnie, jak w nie wchodzimy, to po prostu one się tak rozwalają. To też jest kozackie. Ta woda cały czas tutaj jest. Chyba trzeba ją po prostu w ten sposób tutaj jakoś podeptać, czy coś, nie wiem, ale fajnie w sumie, że zostaje. To jest ciekawe nawet. Dobra, może teraz zaprezentuję wam wybuchy. Pierwsze sobie przelećmy tutaj na jakieś inne, na jakiś ląd. O, to drzewko. Proszę bardzo. I teraz tak, spróbujemy to rozwalić i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Proszę bardzo. Pierwszy TNT idzie, oczywiście odpali inne i... Bang. No nice, nice. Tylko zaczęło padać w ogóle, co jest w trakcie? No ale jak widzicie, to nieźle wszystko poleciało i się rozwaliło. I fajny był efekt w ogóle takiego, można powiedzieć, dymu. No i wybuchu, tak naprawdę nic nie było widać w środku, co się tam dzieje. Też fajnie działa właśnie ogień, jak tutaj sobie podpalimy, to jak widzicie tutaj to wszystko znika. Natomiast idzie taki fajny dymek, tak samo właśnie z wybuchów, jak i tak naprawdę z ognia idzie taki dym, co wygląda mega, mega, mega kozacko. Proszę bardzo, jeszcze raz zobaczymy sobie to. I pyk, no, 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 o, nieźle. Tylko zlokalizuję biom śnieżny, może być tajga. Jestem w śnieżnej wiosce, słuchajcie, tutaj będzie lepiej widać ten śnieg. O, co jest? Ej, opuszczona śnieżna wioska. Ty, ale miałam normalnie szczęście. Masakra, ej dobra, ej trochę laguję. Ale słuchajcie, patrzcie na ten śnieg. To jest takie iglo po prostu. Iglo, znaczy w sumie to nie jest iglo, dosłownie iglo. Tylko to jest ta struktura po prostu w wiosce. Taka śnieżna, jak możecie zauważyć. I patrzcie na to, jak budujecie ze śniegu, to to wszystko jest takie w ogóle z takimi fajnymi krawędziami. Nie, ten śnieg jest mega po prostu, patrzcie. Ej, kozak to wygląda, naprawdę. I po prostu w tym śniegu też się robi właśnie takie. O, ten śnieg się niszczy tak delikatnie. Proszę bardzo. Jeszcze rzucanie itemami, bo rzucanie itemami jest też zmienione. Śnieżki mają swój własny model 3D, jak nimi rzucacie. Proszę bardzo. To są śnieżki. I sobie to można w ogóle ustawić, że śnieżki właśnie albo znikają, albo się odbijają, albo się nawet rozwalają. Akurat ja mam ustawione teraz, że się te śnieżki odbijają, więc tutaj sobie mogę na przykład zrobić tak mega dużo tych śnieżek. Zobaczcie, no jak rzucacie, to tutaj jest w ogóle w 3D. Te śnieżki są 3D. Proszę bardzo. Mogę je kopać nawet, ale możecie sobie też ustawić, że one się rozwalą, tak jak na przykład mam ustawione w ogóle jajka. Jajka się u mnie rozwalają, ja sobie to tak ustawiłam, że jak rzucicie, to zobaczcie, po prostu to się rozwala, nie? Tak samo jest, słuchajcie, jeżeli chodzi o perłę, ale ona też jest taka 3D, jak nią rzucacie w pewnym, no i się rozwala. O, jeszcze wiecie, co wam mogę zaprezentować? Rozwalanie w ogóle, rozwalanie bloków, bo to też jest mega ciekawe. Ogólnie to sobie można ustawić rozwalanie, że tak powiem, grawitacyjne, można coś takiego powiedzieć, o tutaj jest, czyli tak naprawdę rozwalanie, że wam się rozwala na przykład postawiony blok od góry, bo nie ma grawitacji, też w tym stylu. I możemy sobie na przykład tą szybkość się ustawia po prostu, co ile to się rozwala i na przykład możemy sobie gdzieś tutaj polecieć, najlepiej do jakiejś w sumie jaskini, bo to by w sumie fajnie wyglądało, więc zmienię shader i lecimy do jaskini. Czyli jestem już w jaskini i akurat stwierdziłam, że znajdę Lush Cave, bo jeszcze chcę wam coś pokazać. Lush Cave też mają oczywiście animację i nawet jest dźwięk. Jak wchodzicie po prostu w te pnącza, to one się tak, proszę bardzo, przewracają. To też jest fajne. To działa na takiej samej zasadzie jak właśnie ścina, więc to jest fajne. Proszę bardzo, możemy zobaczyć. O Boże, to fajnie wygląda. Dobra, ale teraz rozwalanie bloków. Ogólnie jak sobie tak ustawiłam, że się rozwalają bloki, to... O, proszę bardzo, zobaczcie jak leci. O Boże, nie, 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 lagi. No i komputer mnie zlagował, o Boże. Ty, ale to wygląda w ogóle. Ej, to się cała jaskinia wali, co jest? Nie, 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 nie. Ej, jak widzicie, to o, się chyba skończyło. No, ale w każdym bądź razie to, co sobie ustawiałam wcześniej, czyli tak naprawdę grawitacja bloków sprawia to, że jeżeli uderzycie na przykład w jakiś blok, to może więcej bloków, że tak powiem, spaść, coś takiego, spaść na ziemię. Możemy jeszcze raz tutaj, może mi się uda spróbować, żeby to nie było aż tak. O, proszę bardzo, na przykład tutaj. Widzicie, jak to spada? No teraz trochę akurat będzie lagować, bo jak więcej bloków spada, to jest gorzej. Dobra, sprawdzimy sobie jeszcze... O Boże, nie, nie, nie. Nie, nie, ratunku, mój komputer. Uwaga, uwaga, czy wybuchnie? Nie, nie, wybuchnął. Dobra, nice, nice, nice. Okej, okay. Słuchajcie, sprawdzimy sobie jeszcze, jak wygląda walka ze smokiem, bo jestem ciekawa. I możemy spróbować zabić smoka. W sensie, nie będę próbować tak zabić i speedrunować, tylko chcę zobaczyć... O Boże, no i tutaj na przykład, jak widzicie, jeden blok usunęłam. Proszę. I zobaczymy, jak to wygląda. Nice, fajny efekt. I zobaczymy, jak się rozwala tak naprawdę smok. Bo jestem ciekawa, tylko pierw musimy go pokonać oczywiście na szybko. O, i tak to wygląda, proszę bardzo. Tak więc smok został zabity i... Ej, co jest? No, niestety się trochę rozczarowałam, myślałam, że będzie jakiś fajny efekt. No, ale i tak modyfikacja jest według mnie naprawdę ciekawa.